Kończy się długa droga do pozyskania działki w Rozcięcinie pod budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt. Najpierw była konieczność podjęcia uchwały dotycząca zmiany planu dla tego terenu. Następnie miasto podjęło także uchwałę w sprawie zamiany działek. Jednak wówczas KOWR uznał, iż nieruchomości nie mogą być przedmiotem zamiany. Jednak w tym tygodniu prezydent spotkała się z nowym dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie i w końcu jest wsparcie i zrozumienie ze strony KOWR-u dotyczące starań miasta o pozyskanie terenu w Rozcięcinie na lokalizację celu publicznego, jakim jest schronisko. Coraz bliżej, proszę Państwa, trzymajcie za nas kciuki, bo naprawdę przez te kilka ostatnich lat w tej kwestii zrobiliśmy wszystko, co można było. Byłam w tym tygodniu i rozmawiałam z nowym dyrektorem KOWR-u koszalińskiego. No i proszę Państwa, dzisiaj został dostarczony do tego KOWR-u ostatni dokument, który jest niezbędny do tego, żeby uzyskać zgodę od dyrektora generalnego KOWR-u w Warszawie. No i podobno jest to już tylko formalność, więc już naprawdę niedługo pozyskamy ziemię, na której zamierzamy wybudować schronisko. Dzięki temu miasto będzie mogło wkrótce zlecić dokumentację na budowę schroniska, a następnie ogłosić przetarg i rozpocząć tak długo oczekiwaną inwestycję, które będzie zapewniało opiekę bezdomnym zwierzętom, psom, kotom z terenu naszego miasta, no i myślę, że również z terenu gminy, bo tak też wstępnie z panem wójtem umawialiśmy się, że zwierzaki z gminy Kołobrzeg i z miasta Kołobrzeg znajdą tam swój prawdziwy dom, opiekę fachową, bo chcemy zrobić to jako nasza jednostka, czyli będziemy zatrudniali pracowników, którzy będą opiekowali się tymi zwierzętami. Już jest tam podprowadzona ścieżka rowerowa, więc teren jest piękny, nie będą te pieski nikomu naprawdę przeszkadzały, na pewno będą otoczone fachową opieką. Dla mnie najistotniejsze jest to, że jest to taki duży krok w stronę spełnienia moich marzeń, bo od 5 lat nie mówię o niczym innym, tylko o tym, gdzie to schronisko można wybudować. Dzisiaj już wiemy gdzie i naprawdę niewiele nam brakuje. Przypomnijmy, miasto w budżecie zarezerwowało kwotę 300 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej. Tą ziemię miasto pozyska w taki sposób, że nie trzeba będzie jej kupować, nie trzeba będzie za nią płacić. Nie trzeba będzie jej pozyskiwać, ponieważ zgodnie z ustawą może KOWR przekazać takie grunty samorządom, jeśli chcą tam zrealizować inwestycje celu publicznego, a schronisko jest niewątpliwie taką inwestycją. My od samego początku mówiliśmy, że tak jest. Nie znajdowało to odzwierciedlenia w działaniach poprzedniego dyrektora. Szkoda, bo straciliśmy mnóstwo czasu i tak naprawdę ta decyzja mogła być podjęta nawet rok temu. No ale tak się nie stało. Cieszę się, że dzisiaj jest ten promyk nadziei, że jest ten optymizm i na pewno to schronisko wybudujemy i tak mówiłam od samego początku. Do tematu wrócimy.